Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Bądź błogosławiona, Najświętsza Maryjo, Królowo Polski. Powierzamy się Tobie, Przewodniczko i Wspomożycielko Narodu, w tych trudnych chwilach teraz i zawsze. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umacniała w naszych sercach i czynach, w obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy, pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, a szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu problemów egzystencjonalnych i strachu przed przyszłością. Zawierzamy Ci, Królowo Polski, każdego człowieka w naszej ojczyźnie, młode rodziny i całe pokolenia młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy ojczyzny. Ucz nas, zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i czynnym miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy. Wspomagaj nas, Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże!